W tej chwili się już wszystko nagrywa. Pan jest poza kadrem. Wszystko, może pan z tego, jak tego zerkać tam, jak pan sobie widzi. Ola, ciemno tam masz strasznie. Tak, bo zasłoniłam zasłonę, bo mamy ostre słońce. Ja się chcę skupić, by był półmrok. Dobra, to nie będziemy się przejmować swoim obrazkiem. Jeszcze by się ktoś zakochał w tobie, po co to? Ja się nie widać. No i chodzi w trans. Przeżywanie to jest oznaką rozluźnienia i tego. Ola, parę oddechów. Jeszcze. No i dobra, i zaczynamy odciszanie. 10, 9, 8, 7, 6, coraz głębiej, 5. Jeszcze głębiej. 3, 2, 1. Jesteś w głębokim transie. Proszę mi przypomnieć imię. Janusz. Janusz. Nasz klient ma na imię Janusz. Policzę do 3 i połączysz się z duszą Janusza, a dusza Janusza zaprowadzi w jakieś neutralne miejsce, neutralne pod względem energetycznym. Najlepiej tu i teraz, czyli w tym czasie, którego w tej chwili mówię do ciebie, ale jeśli dusza wybierze inny okres czasowy, inne miejsce, no to na razie dusza rządzi. 1, 2, 3. Szukasz połączenia z duszą Janusza. Co się dzieje? Nie umiem jej zlokalizować w mojej przestrzeni, ale odczuwam bardzo daleką obecność.
spróbuj się zbliżyć po sygnale, bo mówisz, że odczuwasz, po tym sygnale odczuwania zlokalizować, gdzie przebywa dusza Janusza. To jest jakaś przestrzeń pędząca, więc zlokalizuję ją z lewej strony, jak jakąś energia, która pędzi jak na autostradzie, jest dużo wiązek energetycznych. Nie jest to tuba, ale tak można to przyjąć. Natomiast moja przestrzeń tu jest spokojna, stabilna, czysta. Jest tak jakby, o, jakby żyła, której płynie pod ciśnieniem krew. Ta przestrzeń zagłusza sygnały. On jest gdzieś pomiędzy tymi wiązkami jakby energii, które pędzą gdzieś tam w środku. Dam sobie z tym radę. Teraz policzę do trzech. Ustabilizujesz ten tunel, czy tę przestrzeń, gdzie jest szybkość i zatrzymasz w pewnym odcinku czasowym. Policzę do trzech i zatrzymasz wszystkie te pędzące energie i wyodrębnisz energię Janusza. Jeden, dwa, trzy. Wszystko stoi, a ty szukasz teraz tego strumienia, w którym przebywa dusza Janusza. Tylko tego. Jest tych wiązek niesamowicie dużo. To wygląda jak takie nici. Jak to się mówi? Światłowody. O. Wygląda jak mnóstwo światłowodów. I w środku widzę jeden, tak, który odpowiada mi. Tak. Świeci mocniej w odpowiedzi. Tylko że te wszystkie światłowody są w postaci takiej prostej nici, tak, a u niego widzę, że jest supeł. Tak jak na nici się zrobi supełek i dalej leci nitka. To jest supeł. Nie wiem, co to oznacza. Cofniemy się w przeciwnym kierunku, niż prowadzi przepływ tych energii, przed ten supeł. Wtedy, kiedy tego supła jeszcze nie było. Policzę od 3 do 1, cofniesz się w czasie, kiedy on pędzi, ale jeszcze przed tym supłem. 3, 2, 1. Już. No mam. Widzę teraz nad tymi wiązkami, jak grzebie coś na kilku. Tak. Bardzo duże gady ze smoczy. Tak. Gatunek. Pewnie coś ma, no grzebią coś tak jakby technicznie, to są. I jakby w ogóle tworzą tę całą drogę do przebiegu energii. To jest ich, ale i oni po kolei wkładają każdą nić.
Co oni robią w stosunku do innych tygnici, do tych innych istot, które tam są w tym polu ich zainteresowania, zostawiamy. Na razie nas to nie obchodzi. Skoncentruj się na tej nici, Janusze. Ja widzę, że ta nić przychodzi, przez ich łapy przechodzi okay. i nie ma supła. Natomiast kiedy już jest w środku, jest supeł. To tak wygląda, że on sam go zrobił. Tak jakby chciał zapamiętać. Tak, dlatego teraz jest to mi tak pokazane. Mówimy, że trzeba sobie zawiązać supełek, żeby pamiętać. To jest symbol, że moment wejścia, to jest ten pierwszy moment, kiedy powstał supeł. Tak jakby sam dla siebie zakodował tą informację, aby się to okazuje jako to zapętlenie na jego nici, żeby była konkretna informacja, w którym momencie tam wszedł. To jego dzieło jest. Okej, okay, rozumiem. I mechanizm, i cel. Teraz znowu policzę do trzech i cofniesz się jeszcze wcześniej do czasu, kiedy dusza naszego obecnego Janusza jeszcze nie była tak jakby w łapach tych gadów wszystkich, czyli jego czystą cząsteczkę, najbardziej jasną, która bezpośrednio wyszła ze źródła, jeszcze przed ingerencją gadów. Policzę od 3 do 1. I tam zatrzymamy się na wyjaśnienie tych spraw. 3, 2, 1. Już. No. Widzę taką mgłę, mgławicę. To tak wygląda, jak my, jak mamy na obrazkach drogę mleczną pokazaną w takich pięknych kolorach w kosmosie. Widzę taką mgławicę i przychodzi mi, że on tam jest wśród tych jakby milionów iskier. Tak. Wtedy jest jeszcze całkowicie świadomy i całkowicie wolny. Czy tak? Przed wszelkimi inkarnacjami. Tak. Dobrze, teraz zrobimy taki myk, że on schodzi, powiedzmy, gdzieś na jakąś planetę, aby przyjąć ciało już humanoidalne, wszystko jedno gdzie, mu to będzie tak jakby poprzez, mijamy wszystkie te wstępne informacje na planetach, czyli tam jako zwierzę różnego rodzaju, tego pierwotne jakieś humanoidy, wszystko to mijamy, tylko wchodzimy w pierwsze wcielenie, kiedy jest w pełni świadomy jako humanoid. Gdzie się narodził po raz pierwszy? Kiedy przyjął ciało? Już po tej wstępnej, powiedzmy, ewolucji. Plejady. Słucham? Plejady. A, z Plejad. Dobrze. Kim był na tych Plejadach? Jak tam to wyglądało wtedy? To jego pierwsze wcielenie w świadomą istotę. Bardzo czynnie uczestniczył w wydarzeniach tak. związanych z poznawaniem cywilizacji i wysoko rozwiniętych, i dopiero tych drapujących się po drabinie ewolucji. I ma za sobą szereg misji.
widzę jedną z nich, że tak jakby podejmują współpracę ze smokami, ale tak jakby smoki jakby całą wiedzę dają Plejadianie, a smoki chcą jakby utworzyć platformę współpracy i oferują jakby takie zespoły do współpracy. Chodzi mi, że jak na przykład, o, teraz mam taki obraz, jak jest platforma wiertnicza na morzu, to że smoki dadzą tą platformę fizycznie, ale cała ekipa ta pracująca to Plejadianie. To tego typu współpraca jest. Musimy ustalić, bo jak ze smokami, to jak z innymi istotami, czy te smoki to jest ta część, która jest tak jakby przynależna do strony światła czy miłości, czy to jest ta jakby zmutowana część smoków, które po prostu mają dość niecne cele w stosunku do świata, chcą konkurować zresztą z tą jasną stroną, czyli z którymi smokami, czy z tymi jasnymi, czy z tymi ciemnymi, Janusz, ówczesny Janusz, zawierał jakieś układy, kontrakty. Ja widzę, że współpraca trwała bardzo dawno. Powtórz, bo tu jest, oni tutaj mi zakłócają łączność. Współpraca była, to są smoki, z którymi Plejady współpracują od dawna. Są łagodną rasą, współpracują, tak jakby technik z inżynierem. Jednakże ja widzę, że on podczas jednej z tych misji został jakby strącony ze swojej pozycji jakby na dół i jest pod smokami. Tak jakby one przejęły w tym projekcie są górą. Czyli to jakby poszedł, wszedł pod jurysdykcję tej ciemnej strony smoczej, tak? Nie, nie. Tak jakby jest zespół, z dwóch członów się składa, Plejadianie i smoki. I kiedy oni jakby rozpoczynają to, co zostało zatwierdzone przez wspólne komisje, to, że Plejadianie są jakby dowództwem, a oni załogą, smoki załogą. I podczas tej misji smoki przejmują kontrolę nad projektem, stają się dowództwem i Plejadian zbliżają na pozycję załogi, z czym oni się nie zgadzają i jest bunt. Buntują się Plejadianie przeciw smokom, tak? Tak, nie chcą się na to zgodzić. Ale ja teraz szukam przyczyny, dlaczego nagle taka zmiana, skoro współpraca była taka długa i godna zaufania. Jest statek i jest odcięty, komunikacja zostaje na statku odcięta z bazą. I oni mają teraz do wyboru. Albo, zaraz moment, przejdę tam, bo zobaczę, kto ich usiedlił w tej sieci. Albo się podporządkują rozkazom tych, którzy teraz opanowali statek. Nie ma innej opcji. Smoki się godzą. Aha, smoki się zgodziły przejść na stronę wroga i przejęły statek, bo się boją po prostu. Tamte smoki są silniejsze. Natomiast Plejadianie chcą walki i tu nie ma takiej opcji. Smoki wybierają pokój z tymi agresorami, przejmują dowództwo na statku, a Plejadianie, no nie ma opcji, żeby się buntowali, tym bardziej, że nie mogą skontaktować się z bazą, więc zostają jakby na więzieniu.
Ostatnie zdanie powtórz. Zostają tylko. Zostają uwięzieni na statku i statek kontrolę, dowództwo są te smoki, które do tej pory stanowiły cały zespół. Natomiast jest agresor z boku, który wydał mi takie polecenie, smoki się dostosowały. Plejadianie chciały walki, smoki odmawiają. Okej. To teraz połącz się z tą jasną, świetlistą cząstką duszy naszego obecnego Janusza, ale w tamtym momencie, przed tym całym zdarzeniem, kiedy ten statek został to jakby przesterowany, przejęty przez tą ciemną stronę, przed ten moment chcę porozmawiać z duszą Janusza. Ja mam informację, że ten statek nigdy nie wrócił do bazy. Tak. Oni są zatrzymani i widzę całą grupę tych oficerów na statku w takim ciasnym jakby związani razem. Ciężko mi jest się połączyć, bo jest wokół nich jakaś taka maź kleista i to utrudnia przeniknięcie informacji. Okej, dlatego mówię, że cofamy się jeszcze w czasie do wcześniejszego okresu, kiedy wszystko było, powiedzmy, zgodne z pierwotnym planem całej tej, no powiedzmy, misji Plejadan, ale jeszcze nieopanowanych i nie przed kontraktem, który zawierali z tymi smokami. Chcę z tą częścią duszy Janusza porozmawiać. Ja cofnęłam się na tym statku, kiedy są, tak. To widzę, że jest przestrzeń przed nimi, po prostu kosmos. Tak. I oni mają jakieś mapy, którymi się posługują, ale znienacka pojawia się jakaś wyrwa, taka przed nimi, lokalizują ją instrumenty i za bardzo nie wiedzą, co to jest. I tam jest dokładnie tak, jak magnes ich to przyciąga. I to jest ta pułapka zastawiona. To jest zwykła technologia. Okej, nie wchodzimy w tą pułapkę, czyli jeszcze cofamy się do tyłu, kiedy nie mają pojęcia o tym, że coś takiego nastąpi, czyli dusza naszego obecnego Janusza jest całkowicie jeszcze wolna od jakichkolwiek ingerencji od kogokolwiek, kiedy jest jasna i świetlista i po stronie miłości. Tak, bo teraz ja widzę jakiś, tak jakby bankiet w ogóle przed wyruszeniem, widzę jego uśmiechniętą twarz. Dużo jest ludzi wokół niego. Ja nie bardzo podobni są do nas, szczuplejsi, trochę więksi. I on się śmieje, tak jakby bankiet pożegnany przed wyruszeniem w misję. I wszyscy się cieszą, wszyscy są okay. Razem i jest dużo radości. I w tym miejscu się zatrzymujemy. I teraz zwracam się do tej jasnej części, do tej duszy czystej jeszcze przed tą wyprawą i będę tą duszę nazwał Janusz, bo to jest prostsze, choć on na pewno ma inne imię, ale to nie ma znaczenia. I Janusz, słyszysz mnie? Jesteś na tym pożegnalnym raucie jakimś, czy jakimś balu, czy jakimś tego imprezie. Słyszysz mnie? Tak, słyszę, przedstawiam się, Urgel. Powtórz mi jeszcze raz. On się przedstawił, słyszy nas. Urgel, od razu podał imię obecne w tym momencie. To mi się kojarzy, nie osobiście Bolesławowi. Urgel to jest jeden z archaniołów.
Tak się nazywam, powiedział. Okej, w porządku. Teraz Ola, całą tą wiedzę o przeszłości wyprawy, o przyszłości tej wyprawy prześlij jako wariant do świadomości tego Urgela. Chodzi mi o to, żeby Janusz już miał wgląd w ewentualny wariant tej wyprawy. Ten wariant nieszczęśliwy, który się zakończył katastrofą w sensie moralnym. Przesłałaś tą wiadomość? Tak, najpierw ją czytał, Tak. potem był bardzo zdziwiony, Tak. potem przeszedł jak po nitce, całą tą historię zobaczył, Tak. potem z niej wyszedł, wrócił się do obecnej chwili, gdzie jest na tym przyjęciu, Tak. odszedł od reszty towarzystwa, Tak. stanął tak jakby przy jakimś oknie, oparł się tak o głowę, tak o czoło i teraz jest wściekły, bo mówi cały czas powtarza w głowie: mówiłem, żeby im nie wierzyć, mówiłem, żeby im nie ufać. Mówi Okej. tu o tych kontraktach, ale na bazie wcześniejszych udanych wypraw oni kontynuowali współpracę i jakby badanie kosmosu. Ale on mówi, licho nie śpi i ci ciemni zawsze wystraszą te jakby słabsze smoki. I dlatego stąd ta obawa. A w międzyczasie tak tylko powiem, co zobaczyłam, kiedy on chodził po tej nitce i sprawdzał, zobaczyłam ten moment przejęcia statku przez smoki i oni bardzo, znaczy uwięzili Plejadian, ale bardzo czują wielką agresję i złość, nazywając tą rasę, która współpracuje z zdrajcami. I te smoki, które współpracują, są w ogóle gabarytowo mniejsze, nie są tak agresywne, boją się tych agresorów. I jedyna kara dla zdrady jest śmierć. One wszystkie, cała ta, wszyscy załoganci smoczej rasy są zgładzeni przez tych napastników, oni ich pozabijają. Okej, czyli cała ta wiedza jest dostępna tej części świadomej Janusza jeszcze na tym balu pożegnalnym, tak? On już wszystko wie, tak? Tak, teraz ma zamiar iść do dowództwa, ale zatrzymał, zrobił parę kroków, zatrzymał się i powiedział dosłownie tak pod nosem przeklął, jakby no, na mój ludzki język to brzmi jak cholera. Jak ja im to udowodnię? Okej, rozumiem. Zrobimy wobec powyższego tak. Zmienimy ścieżkę, która miała doprowadzić do tej przejęcia tego statku i do tej katastrofy. Natomiast w tym momencie, Janusz, wiesz wszystko, co ewentualnie nastąpi w przyszłości. I powiedz no mi w tej chwili, bo masz tą już świadomość, co się ewentualnie może zdarzyć, jakie widzisz inne wyjście? Proponuję ja, Bolesław, ażeby bypassem, obejściem, przejść na inną ścieżkę, czystą, która będzie prowadziła może z różnymi jakimiś innego rodzaju trudnościami i tak dalej, ale doprowadzi do tego, że wejdziesz na ścieżkę, która cię zaprowadzi na Ziemię, na planetę Ziemia, na której obecny Janusz w tym czasie i w tym miejscu, z którego w tej chwili mówię, Janusz się znajdzie tu. Bo teraz uświadamiam, że ten węzeł, który Janusz zawiązał sobie, będąc jeszcze na tej poprzedniej ścieżce, on był już świadomy tego, co się może stać i wiedział, że
zostanie poddany praniu mózgu i także on zapomni o wszystkim, a on chciał na siłę zapamiętać poprzednie możliwości, poprzednie wcielenia. I dlatego zrobił ten węzeł w tym strumieniu, już pod panowaniem pod tych ciemnych gadów, ale my jesteśmy jeszcze na tym przyjęciu i Januszowi proponuję ja, jeśli Janusz się zgodzi, całkiem inną ścieżkę, ale która prowadzi na ziemię, do jego pierwszego wcielenia na ziemi, ale jako istotę wolną, z inną misją, również z misją ratowania i pomagania, bo taką ma naturę, jako Plejadan. I tą ścieżką schodzi do swojego pierwszego świadomego zejścia na ziemię. Policzę do trzech i znajdujemy się w pierwszym ziemskim wcieleniu tej istoty z Plejad, która przychodzi na ziemię z misją. Jeden, dwa, trzy. Jesteśmy na ziemi, pierwsze wcielenie. Jeszcze moment. On pokazuje mi teraz, że on rozumie, że w ogóle on nas traktuje, że my mówimy, jesteśmy jakby z dalekiej przyszłości. Dokładnie tak jest. I mówi, że on w tej chwili widzi to miejsce, w którym jest to przyjęcie, jako taką jedną ścieżkę i on ją widzi jak żyleta ostro. I teraz mówi, po zaproponowaniu równoległej linii, stworzyłem ją, przeskakuje, ale ona jest niestabilna. Ta moja realna jest jak realny obraz, jak żyletka ostre, a ta druga cały czas wpływa. Mam problemy z ustabilizowaniem, żeby w niej się zatrzymać. Pomożemy. Tą nową ścieżką w kierunku ziemi, ale czysty, bez ingerencji smoczej rasy, zjawiasz się jako wcielenie pierwszy raz świadome, ze świadomą nowej misji na ziemi, misja, która również polega na pomaganiu rasie ludzkiej, tej rodzimej rasie ludzkiej. Jeden, dwa, trzy i jesteśmy na ziemi. Jestem, powiedział, zrezygnowałem tak. Z pobytu poprzez cofnięcie się, tak jakbym ja sam cofnął się tak. I wskoczyłem od razu na tą drugą ścieżkę. Tak. Nie duplikuję się, w ogóle nie biorę pod uwagi pierwszej i jej zejścia, wymazuję tak. Je. I w tej chwili ta pierwsza rozpływa się, tak jest coraz mniej widoczna, coraz mniej, a ja stabilizuję się na tej obecnej, aktualnie, którą proponowałaś. Okej, okay. I o to chodziło. I teraz na tej ścieżce skrótowo Ola przeglądnij całą ścieżkę inkarnacji tego Plejadianina na tej ścieżce nowej tu na ziemi i zatrzymaj się na jakichś ważnych momentach na tej ścieżce czasowej, kiedy Janusz, w dalszym ciągu go nazywam jako Janusz, dokonuje jakichś ważnych odkryć, w sensie sprawdza, jak się realizuje jego nowy plan tej pomocy dla Ziemi, dla Ziemian. Ciekawsze momenty na tej ścieżce opisz. Ma otwarty bardzo umysł. Ja widzę go. Wiele wcieleń tam jest, a za każdym razem powtarza się jeden schemat, tak. Że on tak jakby ma cały czas kontakt ze swoim domem i w różnych jakby epokach on to tak jakby rozpoznaje raz, że jest wróżem, kiedy indziej, że ma przeczucie, po prostu ludzie go traktują jako wybranego, że Bóg mu zsyła prorocze sny. Ale za każdym wcieleniem, za każdym razem on wie, że jest inny od pozostałych. Trochę się tego bał na początku. Jak się rodzi z dzieckiem, z przerażeniem przyjmuje ten dar, ale za każdym razem jakby
o śmierci, powraca, ale cały czas na tej fali, jakby bez ingerencji. I o to chodzi, bardzo dobrze, ale jakieś ciekawsze i ważne zdarzenia na tych ścieżkach, jakieś takie wcielenie ważne, znaczące na tej ścieżce opisz. Konkretnie czym się zajmuje, w jakim miejscu, w jakim środowisku, w jakim mniej więcej czasie, w jakiej epoce, w jakiej cywilizacji ziemskiej. Na Dalekim Wschodzie był wcielony raz Tak. i widzę go jako przy teleskopie i tak jakby na dworze, ale patrzę, jaki to jest władca, to nie powiem, jak się nazywa, to jest jakiś mandaryński język, ale jest bardzo szanowaną postacią. Na tym dworze przepowiada z gwiazd wydarzenia dla cesarza. Okej, czy te jego przewidywania i te wizje później się te jakby sprawdzają, przybierają materialne, realne wydarzenia, te przepowiedziane wcześniej? On jest naukowcem, więc łatwo mu przewidzieć na przykład i doradzać, jeśli chodzi o nawet przepowiada pogodę. Czyli ja tu widzę, że są przedruchy, pewnie jakieś ruchy wojsk i on jest w stanie przewidzieć zawieruchę i odwołać na przykład atak, bo po prostu została armia zasypana i tym mrozem. No. Natomiast tak, natomiast no, prosty lud ma go za jakby maga czarodzieja na dworze. Natomiast on bardzo pomaga, przewidując różne wydarzenia naturalne. Teraz widzę, że też są trzęsienia ziemi. On takie urządzenia, znaczy on grzebie cały czas w księgach. Widzę, że dużo czerpie, nauczył się dużo wiedzy od mistrzów pradawnych, ale cały czas ma to takie przeczucie i bardzo szybko łączy fakty i bardzo szybko on mówi na to, że ma bystry umysł, ale to jest po prostu kontakt z bazą, z domem. Trzęsienia ziemi też potrafił przewidzieć. Z plejadami, tak? Ma kontakt w tym wcieleniu. Tak. Okej. Okay. Dobrze. To teraz przeniesiemy się tu i teraz, w obecne czasy. I co możesz powiedzieć o roli, o misji na to wcielenie? Od czasu, od momentu postanowienia zejścia, wcielenia się na Ziemi w to obecne wcielenie, z jaką misją i zadaniem został wysłany tu do nas na Ziemię jako Janusz, tu i teraz? Ta misja stara była realizowana do tego momentu, a od momentu zmiany przeszłości przeskakujemy na równoległą ścieżkę i możemy nazwać to nowym życiem dla niego. Wszelkie zmiany, które były obserwowane dotychczas, miały ingerencję, a tym samym zanieczyszczenia powodowały niemożność realizacji misji. A wręcz paskudne wrażenie we wnętrzu siebie, że nie mogę wypłynąć, że jakby mam w sobie głębię oceanu, która jest zamknięta. Ok. I teraz jesteśmy tu i teraz i robisz skan wszystkich ciał naszego obecnego Janusza. Co w jego ciałach ewentualnie znajduje się, co przeszkadza mu w jego prawdziwej misji, z którą przyszedł w obecne wcielenie? Jak zwykle, klasycznie, od głowy, co tam gdzie siedzi. Jego ciało energetyczne przestało istnieć wraz ze zniesieniem przeszłości. Od tego momentu ciało energetyczne błyszczy,
ponieważ przyszło do nas nową ścieżką. Okej. Ciało fizycznie będzie się zmieniać pod wpływem zanikania objawów i symptomów do tej pory współpracujących z ciałem. Bez źródła nie ma objawu, a obecnie ciało dostanie zastrzyk energii, która stymuluje jego na nowo połączenia i wykreuje nowe efekty i spostrzeżenia na ciele będą jasne i czytelne. Okej, mam rozumieć, że od tego momentu, od tej sesji, jego te jakby możliwości kreacji tej misji, z którą przyszedł, ma w tej chwili, przypomniał sobie wszelkie zalecenia, po co przyszedł na Ziemię, w jakim celu, i teraz to jakby się otworzyła przed nim brama do realizacji konkretnych zadań w tym wcieleniu. Czy tak? Tak, on pokazuje mi teraz, jego dusza jakby jest w ciele, zwraca się na północny wschód, podnosi tak o dłonie, otwarte dłonie w kierunku kosmosu, całą twarz udusi, czoło i czerpie energię i informacje, że aż czuje mrówki w całym ciele i to ciało teraz pochłania wiedzę, informacje. Powiedział, nie mogę przyjąć teraz, bo ciało też ma swoje możliwości. Ta energia płynie, co oznacza, absorbuje stopniowo. On sam, jego ręce będą same, aż jak magnes będą przyciągane w kierunku informacji. Tak rozpozna, gdzie jest w danym momencie ruchu Ziemi, gdzie jest jego dom. Okej. Czy dusza Janusza już ma na tyle wchłoniętą wiedzę na ten temat? Może jeszcze nie, może to jest proces, ale w jakiejś mierze już wie więcej niż normalny zjadacz chleba. I co dusza widzi i może powiedzieć na temat stanu obecnego Ziemi jako całości i Polski jako fragmentu całości. Czy taka wiedza już jest dostępna Januszowi i w jakim procencie, w jakim zakresie? Wiedza przychodzi. To pozwoli mu, ta umiejętność, absorbować na ziemi informacje, oddzielać prawdziwy od fałszywy dużo łatwiej niż do tej pory. Dużo łatwiej będzie czuł, która informacja pochodzi od serca, a która jest fałszywie nałożona. Rozumie postępy, czuje postępy na przejściu Ziemi na wyższy status w galaktyce. Twój teren obecny, narodzin, Polska. Coraz więcej rzeczy i tych jakby tego galimatiasu będzie się dla ciebie rozjaśniać, że to wszystko nie jest aż tak skomplikowane, jak nam kreują i będziesz wiedział, jakie fakty łączyć. Myślenie będzie prostsze i wiązanie faktów oczywiste i jasne. Jasność umysłu
będzie niewspółmierna w porównaniu z poprzednią. Okej. Janusz fizyczny mi tutaj mówił przed sesją, że on miał przebłyski prekognicji. Widział, czuł, nie wiem w jaki sposób, fragmenty przyszłości swojej. Czy ta zdolność w tej chwili, jakby się potęgowała i ta jego zdolność prekognicji będzie to jakby coraz szersza i częstsza? On mi pokazał teraz, że idzie po linie, tak jak linoskoczek po linie. I ta lina jest złota. Jakby idzie przez jakąś przestrzeń po tej linie i do tej pory starał się wejść na tą linę i spadał, więc znowu wszedł, zrobił jeden krok, spadł z drugiej strony, znowu wszedł i usilnie wchodził, spadał. To było męczące. Natomiast teraz ta lina, po której stąpał, stała się podłogą, co oznacza, że stoi twardo na własnej płaszczyźnie, na własnej, jakby, jak to powiedzieć, warstwie, która jest nośnikiem. Dla niego jest silna, pewna. I on teraz mówi: jeżeli masz twarde podłoże, to możesz się rozglądać, obserwować naokoło, odczytywać informacje, bez skupiania się na upadkach i podnoszeniu, bo to była przeszkoda. Tak, jeżeli będzie, otworzy się. Otworzyć oznacza uwierzyć. On wie, co oznacza wiara, ale pójdzie dokładnie w tą stronę, na którą teraz jest nastawienie. Otwiera się przed nim droga do wizji. Okej. Zapytam teraz tak, czy w tej chwili, po tej sesji, mamy jeszcze coś do zrobienia w kierunku, żeby jeszcze wzmocnić, pomóc Januszowi na jego obecnej ścieżce, czy już nie trzeba, on sobie całkowicie da radę sam? On jest silny i gotowy do pracy, ale zakusy przeszkód są duże. Dobrze by było, Bolesławie, teraz on mówi, abyś wprowadził mnie w trans i zobaczysz różnicę po tej sesji. No dzisiaj już nie zdążymy, ale rozumiem, co mówisz. W porządku. Pytanie. Ola, czytasz tą odpowiedź najpewniej z przestrzeni. Czy następna próba hipnozy będzie już całkowicie udana? Czy to będzie wymagać wielokrotnych prób, powtórzeń i tak jakby doskonalenia? Ze strony duszy nie ma problemu. Ciało Tak, widzę. jest zawsze, musisz wiedzieć, programem od urodzenia i pewnych nawyków. I trzeba je oduczyć jakby inwazji na naszą myśl. A więc stopniowy trans, tylko aby uśpić ciało, a reszta się otwiera. Okej. Rozumiem, wszystko będzie zależało od Janusza, czy zechce skorzystać z tych możliwości i tak dalej. Pytanie takie oto teraz. On w tej chwili jest przekonany i to jest faktem według jego relacji, że przed tą sesją, przed tym oczyszczeniem i przed przejściem na tą nową ścieżkę
miał wiele trudności na swojej ścieżce, mając gdzieś w głębokiej nieświadomości jednak cel ten prawdziwy, z którym przyszedł, objawiało się w ten sposób, że on odczuwał mocną fizyczną ingerencję tej ciemnej strony, ale to było jeszcze przed tym oczyszczaniem i przed tym procesem przypominania sobie. Czy w tej chwili na jego obecnej ścieżce w dalszym ciągu będzie odczuwał fizyczne przeszkody w swoim życiu, w realizacji swoich założeń? Na przykład ciągłe psucie się komputerów, ciągłe jakieś ograniczenia fizycznie, jakieś tam odkształcenia, otwieranie różnych tego, on tam się zna na różnych rzeczach w świecie obecnym, fizycznym, i ciągle jakieś psikusy mu ta ciemna strona robiła. Czy po tej sesji, już na tej nowej ścieżce, w tej chwili będą jeszcze występowały te trudności, te utrudnienia i te manifestacje, nawet w świecie fizycznym? W tej chwili ci, którzy ingerowali w jego przestrzeń, ich nie ma, bo ta przestrzeń została zniesiona. Po powrocie do domu zastajesz też nową przestrzeń, bo wszystko, co związane z tobą, zarówno w czasie, jak i przestrzeni, uległo degradacji i przemianie na nowo. Jednakże każde, nawet najczystsze dziecko nieba, które schodzi w głębiny, które są ciężkie, tak jak dla nurka pod wysokim ciśnieniem musisz mieć swój skafander, tak samo teraz twoja lekka i jasna część, dusza, naprawia ciało. A wspólnie razem tworzymy przestrzeń, do której nie wpuszczamy żadnych nowych zaproszeń. Prosto mówiąc, jeżeli ktoś wejdzie w Twoją przestrzeń, dana osoba zaświęcona z sąsiedztwa, i przez to też jest możliwa ingerencja z jej strony, że zepsuje Ci się komputer. Nie przyjmuj tego jako własną ścieżkę i linię działania. Tak nie jest. Ale pamiętaj, że nośnikami różnych czynności niekorzystnych są też ludzie. Oni mają powiązania, a przez te powiązania wpływają na innych. Ty czujesz i odbierasz ciałem, wrażliwością. Jeśli cię coś odpycha, a nie znajdujesz wytłumaczeń, to reaguj i zaufaj sobie. Odejdź, odsuń się od danej przestrzeni osoby, a unikniesz ingerencji i ich niecnych jakby zakusów na zawirowania twoje. Po co się męczyć z niechcianymi gośćmi? Zaufaj sobie i przestrzeni, jesteś w niej siłą i nie wmawiaj sobie, że coś dzieje się w twojej egzystencji. Bo twoja natura tego nie jest w stanie sprawić, a wszystko, co w tej chwili otrzymałeś, tylko umocni cię w twojej obserwacji otoczenia, że się zmieniło. Okej, ale teraz tu Janusz się zgłosił z pewnymi problemami, które wprawdzie już w tej chwili tak jakby zostały wyprostowane i wyjaśnione. Zapytam wprost. On stracił, ktoś mu ukradł kulę, pozbawił go tak jakby własności tych kuli. Czy jest sens w tej chwili dociekać, kto, dlaczego, w jaki sposób po prostu pozbawił go tej kuli i dochodów z tej kuli?
Czy one, teraz zwracam się do fizycznego Janusza, czy one fizycznie gdzieś tam stoją, czy zostały skradzione łącznie z całą pasieką? 30 uli, miodalka, to co było zapisane dla mnie, znikło. I to były, wiesz, które te ule były Tak, twoje mam własności? zdjęcia. Ok. Zwracam się do przestrzeni lub do wyższych instancji ze strony światła i miłości. Czy jest sens w tej chwili dociekać, gdzie są w tej chwili te ule i w jaki sposób one po prostu zniknęły? To jest 30 uli z całym wyposażeniem i tego. Pytanie, czy jest sens i potrzeba dociekania tego? Ja słyszę, że mogę ci wskazać miejsce, gdzie są, Bardzo dobrze, i to jest ważne. ale nie, jak tam przyjedziesz z policją, nie udowodnisz, że ta matka jest twoja i zostaniesz posądzony o kłamstwo. Z tego wynika, że dać sobie spokój. Było, minęło. Od tej pory nowa ścieżka i nowe zadania, tak? Czytam tylko wiadomość dla niego. Tak. To jest tak, że to są dwie osoby, małżeństwo to jest. Tak. On ich zna. Zna ich, poznał ich. Są jakby przez swój dom ich zna. Przez rodzinę swoją ich zna. Że któryś z domowników miał okazję ich poznać i udzielić informacji jakby o tym, co się dzieje u Janusza. Tak. Te osoby mają pasieki około, tak w tej chwili mi przestrzeń pokazuje, około 100 kilometrów od niego. Musiałby to sprawdzić. Wziąć mapę. Oni mają też pasieki swoje. Ja widzę, są pod lasem. Jest tak, pole, są pasieki, jest las. Pod tym lasem. To są ich. Natomiast te przywiezione przerzucili jakby parę kilometrów obok. I to jest jakiś ogród przy jakimś domu. Tam jest dużo słoneczników. Dom jest jednopiętrowy. Parter i pierwsze piętro. Duży płot słoneczników. Duże i tam są pasieki. One zostały tylko tak poskładane, czyli są za ciasno, tak? Bo normalnie chyba ja się nie znam, ale ja je widzę, że normalnie na polu są w pewnych odległościach od siebie, a tu są jakby w ogródku pszczoły. No są w środku. Żyje, żywe. To jest czas obecny? Jest Nie zima, słyszę. one są Nie takie. słyszę. Jest zima. Pytanie, czy te pszczoły są żywe? Jeśli żywe, to są w pewnego rodzaju hibernacji, bo one tak jakby śpią. Troszkę ciepło, Tak, bo ja tak. widzę. Jest śnieg. Przykryty jest ten ogród śniegiem. Na tych ulach też są czapy śniegu. Pszczoły są w środku, mają ciepło. Temperatura jest fajna w środku w tych ulach, bo widzę, że jest im ciepło. I one się ruszają. Tak. Tak. Czyli niby wszystkie są tak obok siebie, ale to wszystko tak się rusza. Czyli ja czuję tam ogromne życie, radość po prostu. No, czekają na wiosnę. Tylko Okej. pytanie jakby z przestrzeni. Jak chcesz je odebrać i udowodnić, że to twoja jest królowa?
Ja bym nie ryzykował, bo znowu będą cię posądzać, mówię do Janusza teraz fizycznego, znowu cię będą posądzać o tego i nie dasz rady tego udowodnić. Natomiast dla własnej ciekawości możesz pojechać tam i zobaczyć, ale nie robić, broń Panie Boże, żadnej awantury tego, ale przekonać się, że to, co w tej chwili uzyskujemy, te odpowiedzi są prawdziwe i w związku z tym Ola, teraz zobacz mapę w wielkim, wielkim powiększeniu, w takim sensie, żeby odczytać na fizycznej mapie, one istnieją wszędzie, nazwę miejscowości, gdzie te jego ule obecnie przebywają. Na mapie nazwę miejscowości odczytaj. Poszukaj takiej odpowiedniej mapy tego, no, tego ogrodu, gdzie te ule są takie, tego, i te pszczoły tam są. 100 kilometrów od Sandomierza, tak? Ja widzę Sandomierz, z tak. Góry patrzę na mapę. Tak. To jest północny wschód. Około 100, ponad 100 kilometrów. To teraz powiększ tą mapę ze skupieniem się na tej miejscowości i znajdź nazwę na mapie najbliższej miejscowości. Takiej na mapie, co jest napisane. Ja nie widzę miejscowości, ale widzę rzekę obok. Rzeka obok. Czy ta miejscowość jest dość duża? Ile tam mieszkańców? W tej miejscowości jest około mieszkańców, domów. To jest wioska. Tak. Parę kilometrów jest jakieś miasteczko. Trzeba by się przybliżyć na realnie na mapie. Ja nie umiem w to wejść, aż mnie głowa boli. Widzę na północny wschód, jest wioska, przy niej rzeka, tu z prawej strony. Mała wieś, ale miasteczko jest jakby 2-3 kilometry obok jest miasteczko. To jest małżeństwo starsze. Ponieważ głowa się zaczęła boleć we wchodzeniu w te szczegóły. Jeśli ale teraz ja Ola się pyta, czy Janusz ma syna? Ma syna. Bo cały czas widzę, tylko przewija się mi syn i znika. Przewija się znowu, jakby przychodzi do mnie energia syna, tak jakby, nie wiem, niech on to sprawdzi, jakby syn przedstawił albo opowiadał, jakby to syn przedstawił informacje tym ludziom, że oni w ogóle wiedzieli o Januszu. Okej, okay, z jakąś taką sugestią, może nie wprost, żeby po prostu... Z kim syn rozmawiał, komu mówił, z kim się dzielił radością. Czy miał za to jakąś gratyfikację ten syn? Dostał za tą informację jakieś... Przestrzeń odpowiada, że nie udzieli tej informacji. Bo nie wolno, wiadomo. Dobra, dziękuję. I tak dowiedzieliśmy się bardzo, bardzo dużo szczegółów. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te jego sprawy dotyczące bezpośredniego życia Janusza tu i teraz. Z piękną perspektywą, ale również z trudnościami na przyszłość, ale Janusz ma takie oto pytanie dodatkowe, możliwości sprawdzić. Chodzi o istotę, która nie żyje oczywiście, ale nazywała się Irena Iłakowiczówna. Z męża może inaczej, ale wiadomo o kogo chodzi. I teraz zapraszam duszę
Ireny Iłakowiczówny z okresu, kiedy została zamordowana, ale przed zamordowaniem. Zapraszam. Irena, proszę, jeśli masz ochotę i masz możliwość, masz zezwolenie, to zapraszam Cię tutaj do nas. Janusz Cię zaprasza, bo chce sprawdzić, co się z Tobą tak naprawdę stało. Widzę kobietę, która siedzi i płacze. Irenka, słyszysz mnie? Mówi, że tak płacze, bo nie wie, gdzie ma iść. Pokazuje za sobą, tak jakby to życie jako taką ciemną przestrzeń. Za nią jest jakaś jasna, ale szara, więc ona boi się ruszyć. Wie, że już jakąś pewną drogę pokonała, ale dla niej to jest zamknięta przestrzeń i ciężka. W ogóle nie wie, gdzie jest i się zgubiła. Okej. Okay. Pomożemy Ci za chwilę. Uwolnimy Cię z tego stanu, takiego powiedzmy zawieszenia, ale cofniemy się w Twoim czasie do czasu, kiedy jeszcze byłaś jako dusza w ciele fizycznym do momentu tuż przed Twoją śmiercią. Policzę od 3 do 1 i Twoja pamięć, mówię do Ireny, odtworzy swoją sytuację tuż przed Twoją śmiercią. 3, 2, 1. Wracasz do swojego ciała. To oczywiście to jest czas wcześniejszy, ale wchodzisz do swojego ciała i opisz mi, gdzie się znajdujesz, co robisz w tej chwili. Mówi, że to jest, ona tak boi się tam wrócić, nie chce, jest to strach, dużo strachu. Zaraz Ci powiem, dam Ci radę, poczekaj Irenka. Będziesz tylko świadkiem. Całą tą sytuację, kiedy jeszcze żyłaś, będziesz po prostu obserwować, jako obserwator z zewnątrz, z jakiejś odległości bezpiecznej. Nie będziesz widoczna, Ty jako dusza, w ogóle przez innych ludzi, przez inne istoty w ciałach, ale Ty będziesz widzieć swoje ciało i tak jakby jak to ciało wyglądało i zachowywało się przed Twoim opuszczeniem tego ciała. Także jesteś bezpieczna, nie bój się, wszystko jest w porządku. Wrócimy do Ciebie i udzielimy Ci pomocy za chwilę. Na razie nam opisz tą swoją sytuację przed śmiercią. Z zewnątrz, bezpiecznie obserwujesz i opowiadasz. Ja teraz zobaczyłam tylko takie strzępki, bo ona przesuwa te informacje chaotycznie. Zobaczyłam tylko ją szczęśliwą, uśmiechniętą. Tak. Jest obok niej jakiś mężczyzna i ona się bardzo cieszy, ufa mu. On jest obok niej i ona go oskarża właśnie w tej chwili o to, że on ją zabił. Aha. A kim jest? Widzę, że trzyma, że on trzyma tak rękę jakby na jej usta, tak.
Ona tak jakby krzyczała i chciała się wyrwać, a on stoi za jej plecami i trzyma, z tym, że on jej nie chce zabić. On mówił tylko uspokój się, cały czas do niej krzyczał, uspokój się, ale trzymał za długo i za mocno i ją udusił. Ona Kiedy? mówi, właściwie skręcił mi kark swoją siłą teraz. A ja widzę, śmierć była, bo udusił. Kim jest ten mężczyzna, który cię dusi? To jest znajoma jakaś osoba, czy to jest całkiem obca osoba? Teraz widzę, tak, ja widzę przystanek autobusowy przy drodze i tak jakby ona korzystała z jakiegoś transportu do pracy czy z pracy i on gdzieś tam się w okolicach pojawia co jakiś czas. On nie jeździ, on tam jakby mieszka. Ola, zobacz tą Ja widzę sytuację. to ten moment, że to jest noc, że to jest noc, nie wiem dlaczego, ale ona go poznaje, bo ona staje i z nim rozmawia. Ona z nim rozmawiała. Czyli to był taki znajomy, ale nie bliski, tak? Taki przechodzień. Ja tu zapraszam teraz tego, który tak spowodował śmierć tej Ireny. Nie bój się, mój drogi, możesz przyjść, pomożesz sobie, pomożesz Irenie. Wyjaśnimy sytuację. Nie bój się, mój drogi. Nic złego cię z naszej strony nie spotka. Nawiązał kontakt teraz. Witaj. Chcemy wyjaśnić okoliczności śmierci tej Ireny. Podejrzewam, przypuszczam, potwierdź lub zaprzecz, że to był po prostu jakiś taki nieszczęśliwy finał tego momentu. Jak to się odbyło, że doprowadziłeś, udusiłeś, czy w jakiś sposób złamałeś jej kręgosłup tą swoją siłą brutalną? Dlaczego to zrobiłeś? Jakie były twoje motywy? Byłem pijany. Tak. Chciałem ją odprowadzić do domu. Zaczęliśmy się kłócić. Tak. Nigdy bym tego jej nie zrobił.
Ona chciała odejść, a ja złapałem za rękę i powiedziałem: stój, jak do ciebie mówię. I ona uderzyła mnie w twarz. I wtedy ja ją złapałem i zacząłem trząść. I ona chciała uciekać. I tak osunęła się na nogach, nie wiedziałem, co się dzieje. A ona tak upadła. Pomogłem jej wstać. Zaczęła mnie wyzywać, że jestem głupi, żebym się odczepił. I wtedy ją dogoniłem i złapałem tak w pół. I dalej to już jest. Nie, mówi, że nie pamiętasz, też tak szybko działo. W każdym razie on miał wyrzuty sumienia. Ja to widzę teraz w przestrzeni, że cierpi bardzo przez to, bo on ma poczucie winy i nie umiał żyć z tym dalej. Uciekał jakby sam przed sobą, przed swoimi koszmarami, bo miał w nocy. I uciekł z Polski. Próbował zapomnieć, żeby być normalnie. To jedyne pocieszenie jest, że był to człowiek, który ma wyrzuty sumienia, a nie taki kryminalista. Okej, okay, rozumiem sytuację. Sądzę, że potrzebujesz to jakby uwolnić się od tego wyrzutów sumienia, że zrozumiesz to wszystko, bo wyroki zapadły w wyższej instancji, po prostu byłeś wykonawcą, byłeś katem nieświadomym. I powiedz no mi, wiem, że żałujesz, że źle ci z tym. To teraz poproś Irenkę, przeproś za to, co się stało, że nie chciałeś ją zamordować, nie chciałeś spowodować jej śmierci, no ale stało się, bardzo trudno i bardzo ją przeproś i poproś o wybaczenie. A do Irenki się zwracam, wybacz mu, bo on tak samo w tej chwili cierpi, tak jak ty. Ty jesteś w takim zawieszeniu, wprawdzie nie cierpisz, a on cierpi. Jak mu wybaczysz, to obydwoje doznacie ulgi, i przejdziecie do takiego miejsca, gdzie będziecie mogli już świadomie dążyć do wzrostu tej świadomości i przejść na wyższy poziom życia, bo wy żyjecie tylko, że bez ciał fizycznych. I co? Przepraszasz tą Irenę? Ola, zobacz tą scenę, jeśli przepraszam. No, ja w tej chwili widzę, że on tak cierpi, że tak jakby ona jest daleko, do tegoż między nimi jest duże, ale on się odwrócił twarzą w jej stronę, klęczy i zadaje sobie wielokrotnie ciosy nożem, żeby odkupić jakby swoje winy i błaga ją o wybaczenie. Natomiast na jej twarzy widzę chłód. Irena, ten chłód i ten brak wybaczenia sytuacji powoduje, że właśnie jesteś w takiej sytuacji po śmierci, w jakiej mówisz, że tam gdzieś jesteś w takim zawieszeniu. I moja rada, oczywiście ty masz wolną wolę, ale moja rada jest taka, żebyś mu wybaczyła. Rozumiesz, czujesz żal, czujesz tego, ale jeśli wybaczysz, to pomożesz i sobie, i temu nieszczęśnikowi. On był tylko narzędziem ciemnej strony, żeby ciebie z jakiegoś powodu, nie będę dociekał, z jakiego powodu ten wyrok, wyższe instancje wydały na ciebie, że masz umrzeć akurat w tym momencie, jeszcze jako młoda istota. Więc co? Potrafisz mu to wybaczyć? Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale spróbuj. No dopiero teraz dowiedziała się, bo była w tym zawieszeniu, tak jakby w śpiączce takiej.
Dopiero teraz jakby wybudzona z tego transu jest i dowiedziała się i o możliwości sczytywania informacji i dopiero teraz jakby przypomina sobie, że żyje, tak jakby nie umiała się do końca wybudzić z tej reinkarnacji ostatniej. I teraz już wierzę po prostu, bo to jedno z wielu wcieleń i teraz rozumie, a zrozumienie jest podstawą do wyboru decyzji zgodnych z prawdą. Więc wybaczam mu, powiedziała. I teraz już jest inna. Teraz się rozpromieniła jej twarz. Ona wcześniej jakby siedziała na takim krześle, jak na takim własnym tronie, takim białym, ale takim jak królowa śniegu, po prostu zastygła, a teraz wstała z tego krzesła i życie jakby jej tętni już znowu jest właściwą sobie istotą. Patrzy na niego i tak ręką mu wskazuje, tak rękę, tak jakby mu chciała podać z daleka i powiedziała mu, powstań z kolan. I powiedziała do niego nawet słowo bracia. No bo wszyscy jesteśmy braćmi. Nawet w stosunku do własnych katów jesteśmy również braćmi. Dobrze. Za chwilę wrócimy do ciebie, Irena, ale teraz zwracam się do tego nieszczęśnika, który spowodował twoją śmierć. Zostało ci wybaczone. W związku z tym zapraszam twojego opiekuna ze strony światła i miłości. I teraz Ola, zobacz tego opiekuna. Nie wiem, kogo tam przyślą. W każdym razie taką istotę, która będzie miała możliwość, moc i chęć tego nieszczęśnika przeprowadzić, już tak jakby uwolnionych od tej winy konkretnej, w takie miejsce, które będzie początkiem ścieżki jego odrodzenia, odrodzenia na przyszłość. Wzrostu świadomości, wiedzy i ewentualnego następnego wcielenia. Kto się zjawił do pomocy temu? No, mordercy przez przypadek. Ja zobaczyłam taki słup światła, który jakby przede mną, tak z góry, w moją stronę zmierza, bo on tutaj, ja jestem przy nim. I im bliżej ten słup światła, tak jakby strzała ze światłem, zbliża się i rozświetla przestrzeń. W tej chwili on był w takiej zamkniętej i tak jakby klęczał. I to na czym klęczał, to wyglądało jak popiół. Teraz wstał i to światło pokazuje mu, że ma przejść, bo to jest jakby taki okrąg z tego popiołu. I on wychodzi poza ten okrąg i jest tam przed nim pokazany świat jako taka zielona łąka z niebieskim niebem. Otwiera się jakby portal. I to światło daje mu przejście do tego wymiaru. Okej. Okay. I z pełnym zaufaniem poddaj się działaniu i sugestii tego światła. To światło cię przeprowadzi właśnie na tą łąkę, na to miejsce tak jakby odpoczynku i nabierania sił i świadomości. Już ten twój opiekun świetlisty zaprowadzi cię tam, gdzie jest twoje już wyższe, lepsze miejsce do przebywania. Życzymy wszystkiego dobrego na nowej ścieżce istnienia. I żegnamy się z wami, moi drodzy, a wracam do Ireny. Irenka, ty również zauważyłaś, że się zmieniłaś. Powiedz mi, jak się teraz, już po śmierci oczywiście, wychodzisz z tego letargu, z tej takiej niby śpiączki i powiedz mi, jak się w tej chwili czujesz? Powiedziała, że pękło połączenie z tym mordercą i czuję się wolna, bo była unieruchomiona, bo był tak jakby taki sztywny drut, takie mocowanie między nim a nią. Okej, okay. To teraz instruuję cię, że możesz sama teraz poprosić istoty świetliste ze strony światła i miłości, aby przyszły po ciebie, po twoją duszę, jako, do ciebie jako duszy, właśnie na odpowiednie dla ciebie miejsce, odpowiednie ze względu na twoją świadomość i stopień rozwoju. Ja nie będę ja zapraszał tej istoty, ty sama zaproś
konkretnie mówiąc, ze strony światła i miłości. Tylko to Cię interesuje w tej chwili i taką istotę poproś o pomoc. I opisujesz teraz, Irena, kto przychodzi, jak wygląda. Przestrzeń się rozświetla bardzo. Tak. I ona powiedziała, czuję się, jakbym jechała windą do góry. No i bardzo dobrze, może być takie odczucie. Widzisz tego swojego opiekuna, czujesz go? Ja powiedziała, nie jestem sama. Czuję istotę, która trzyma mnie za ręce. Czuję szczęście. I cały czas się wznosimy. Okej, okay, to jest twoja ścieżka, tak jakby nowa. Nowa ścieżka na linii wzrostu świadomości i miłości. Dobra, dziękujemy Wam wszystkim. Dziękujemy wszystkim, którzy mi pomagali, nam pomagali w tej sesji. I teraz zwracam się do Janusza fizycznego. Masz pytania jeszcze jakie, dopóki jest czas i masz jeszcze możliwość zadać pytania, bo ja już zapomniałem o wszystkim, o co pytałeś. Głośno. Czy włamania się skończą? Włamania do twojego domu? Do mojego mieszkania. Tak, już w pewnym sensie pytaliśmy o to, ale dobra, powtórzę. Czy te włamania, te uciążliwości fizyczne ze strony ciemności w świecie fizycznym od tej sesji się skończą? Już nie będą miały miejsca? To wszystko zależy od ciebie, ale czy czekamy na odpowiedź twoich przewodników ze strony światła i miłości, twoich plejadan, że tak powiem. To są połączenia z istotami na Ziemi, które źle ci życzą i uważają, że jest co kraść. Musisz wyprowadzić ich z błędu. Musisz ludziom wokół mówić. Wszyscy wokół powinni wiedzieć, że nie masz nic w domu. To nie zależy od twojej energii. Twoja czystość jest oczywista i na dzień dzisiejszy jesteś pod ochroną. Nikt cię nie będzie nachodził, ale ludzkie nawyki i tych, którzy skorzystali już na tych włamaniach, będzie kusić los, aby je powtórzyć. Ty musisz zerwać kontakt z tymi, którzy wokół ciebie odnoszą wrażenie twojej majętności. To nie jest tak, że my postawimy mur i ogrodzenie pod prądem. Rozejrzyj się wśród twoich osób, znajomości. Masz tych, którzy źle mówią i dają przez to sygnał tym, którzy się włamują. Najlepsze rozwiązanie – unikać kontaktu z ludźmi nieskłonnymi do współpracy na poziomie dobroci i serca. Masz odpowiedź. Wszystko w twoich rękach. Okej, okay. No to jeszcze coś? Nie, dziękuję. Dobra, dziękujemy wszystkim. Jeszcze zobaczyłam w tej chwili, właśnie energia pokazuje mi, jak się zmienia. Były cztery połączenia aż z tymi kradzieżami, z jakimiś czterema istotami i w tej chwili poprzez ten przeskok na linii czasowej Janusza, dwie z osób w ogóle się nie pojawią już w jego życiu, w jego jakby przestrzeni. Natomiast z dwoma ma kontakt. I jest on jakby w tej chwili czysty, wyczyszczony. Mówiąc tak wprost i po ludzku z życzliwości, nie wznawiaj kontaktu, jeśli podejrzewasz, że ktoś jest nieuczciwy.
Na dzień dzisiejszy odcinamy Cię od tych znajomości. Jeśli ktoś przyjdzie do Ciebie i poprosi, będzie chciał zdobywać zaufanie, strzeż się go. Okej. Dobra, Ola, potrzebujesz jakiejś regeneracji? Zrób to, bo Cię zaraz wybudzę. Ja się teraz udaję na taras. O, dobrze. Fruwaj, nie idź po schodach, tylko frr, już jesteś na miejscu. Witam się ze wszystkimi. A kto tam wszyscy teraz? Mnie przytulają, a czuję aż takie wibracje w każdej komórce. Ze znajomych, kto tam jest? Baba Kosady i Zabiłuś. Witaj, dawno cię nie było. Pozdrawiam, mówi. No, cześć. Powiedzieli, że władują mnie teraz do inkubatora. Bo ostatnio też trochę się nacierpiałam przez ingerencję z zewnątrz. Powiedzieli bez dyskusji, włazisz, bo powiedziałam, że nie mam za dużo czasu. Powiedzieli bez dyskusji, chodzisz. No więc przez chwilę nie będę się odzywać. Okej, poczekamy. Pojedziemy ze 40 minut. Dobrze. Może nawet troszkę więcej. O której musimy wyjechać? W pół do pierwszej. O, tu mamy kupę czasu. Dobra. No. Się nagrywa. Czy mogę to opublikować? Ciebie nie widać cały czas. Można. Okej, okay, dzięki. Już dziękuję. Również dziękujemy, żegnam się z naszymi mistrzami. Do zobaczenia, nie wiadomo kiedy to nastąpi, bo wiesz, te zakłócenia u Oli są takie, jakie są. No ale chyba wkrótce. Dobra, dziękujemy. Ola, wybudzę cię. Jeden, wracasz do ciała, fruniesz bezpośrednio do ciała. Wraca świadomość, więc wiesz, gdzie jesteś, co się dzieje. Dwa. Twoje ciało jest doenergetyzowane, sprawne, lekkie. Trzy. Uruchamiasz to ciało. Normalna procedura, oddechy, uruchamianie mięśni. Lekka. Zdrowa, silna i fizycznie, i psychicznie. Cztery. Pozostaje pamięć, zadowolenie, dobre samopoczucie. Pięć. Otwierasz oczy.